Cześć z tej strony Liduch, a to jest KryptaTV. Masakra w Bitter Springs to starcie zbrojne między Republiką Nowej Kalifornii a Wielkimi Hanami, mające miejsce w 2278 roku na pustkowiach Mojave. Wydarzenie to z perspektywy uniwersum Fallouta oraz RNK nie ma większego znaczenia, jednak dla Hanów stanowi jeden z punktów zwrotnych w ich historii. Wielokrotnie wspominałem o niej w innych filmach na kanale, w tym natomiast postaram się zebrać wszystko, co wiemy. I jak najbardziej szczegółowo opowiedzieć o przyczynach, przebiegu oraz skutkach. Miłego oglądania. W dawnych czasach obie grupy zamieszkiwały Kryptę 15, której eksperyment polegał na zamknięciu w niej ludzi o skrajnie różnych poglądach. Konflikt był nieunikniony, dlatego też po 20 latach od wybuchu Wielkiej Wojny wrota otwarto, a mieszkańcy podzielili się na cztery grupy. Trzy z nich utworzyły gangi bandytów: żmije, szakala oraz hanów. Czwarta założyła rolniczą osadę, Cieniste Piaski. Hanowie wielokrotnie najeżdżali swoich dawnych sąsiadów, jednak gdy porwali Tandy i córkę przywódcy wioski, została ona uratowana przez bohatera zwanego Przybyszem Skrypty. Protagonista pierwszego flauta zabił Garla, rękę śmierci, szefa gangu, a jego syn Darion zebrał ocalałych i zaczął szukać nowej siedziby. Z czasem Cieniste Piaski wraz z okolicznymi osadami utworzyły Republikę Nowej Kalifornii, pierwsze powojenne państwo w świecie flauta. Hanowie natomiast zajęli zrujnowaną kryptę 15. 80 lat później historia zatoczyła koło. Nowi Hanowie zostali pokonani przez wnuka przybysza z krypty, dziecko przeznaczenia, które zabiło będącego już i tak jedną nogą w grobie Dariona. Jego uczeń, zwany papą Hanem, poprowadził niedobitki na wschód. Z czasem bandyci przeistoczyli się w plemie, jednak nie porzucili wojowniczej natury. Od czasu do czasu atakowali osady RNK, co było jedną z przyczyn pacyfikacji Mohawe. Kampanii generała Arona Kimbala, dzięki której zyskał on status bohatera narodowego, a następnie fotel prezydenta. W 2267 roku hanowie dotarli w okolice Las Vegas, gdzie stali się jednym z najsilniejszych ugrupowań zwano ich Chówcem Bożym. Niestety w 2274 roku odmówili dołączenia do pana Hausa i jego cywilizowanych plemion, dlatego też zostali wyparci ze stripu i udali się do doliny Bitter Spring na północny wschód od miasta, w okolice jeziora Mit. Gdy ich dawny wróg, Republika Nowej Kalifornii, przekroczyła przyczółek Mojave, Hanowie rozpoczęli najazdy na jej placówki oraz karawany, a także napady na zwykłych obywateli. Po pokonaniu bractwa w operacji Sunburst w 2276 roku oraz Legionu w pierwszej bitwie o zaporę Hoovera i ustabilizowaniu frontu w 2277, RNK w końcu mogła skupić się na walce ze swoim odwiecznym wrogiem. Hanowie deptali jej na odcisk przez cztery długie lata, jednak gdy w 2278 roku porwali i zamordowali czterech żołnierzy, dowództwo wojsk republiki Namochawy uznało, że wystarczy. Że czas raz na zawsze pozbyć się problemu. Z już wcześniej udało się ustalić lokalizację głównej siedziby plemienia. Donoszono o obozie wojskowym, jednak Bitter Springs zamieszkiwali w większości cywile. Wojownicy czas spędzali na pustkowiach, pracując na rzecz społeczności. Robiąc to, w czym byli najlepsi. Rabując. Dlatego też nie ma co się dziwić. Dla RNK Hanowie wciąż byli tymi samymi ludźmi, którzy sto lat wcześniej najeżdżali cieniste piaski. Hanów z kolei od małego uczono o krzywdach, jakie ich lud doznawał ze strony Republiki, od początków istnienia, co stanowiło usprawiedliwienie dla agresji. Spirala nienawiści nakręcała się przez dekady, więc ta konfrontacja była po prostu nieunikniona. Ze względu na wojowniczość plemienia, do operacji Erenka zaangażowała prawie cały garnizon Camp Golf oraz elitarny pierwszy batalion zwiadowczy. Atakujący podzielili się na dwie grupy. Pierwsza złożona z regularnych oddziałów zaatakowała od strony czerwonej przełęczy. Druga rozmieszczona na przełęczy Coyote Tail, czyli snajperzy, miała uniemożliwić oflankowanie głównych sił, strzelając do każdego hana, jaki tylko będzie próbował wyjść z okrążenia. Dowodzenie powierzono Major Giles. Relacje co do dokładnego przebiegu masakry bywają różne. Jednak płyną z obu stron, dzięki czemu możemy zbudować dosyć wyraźny ogólny obraz wydarzenia. Kawaleria Republiki wdarła się do kanionu, atakując zaskoczonych chanów. Szarża miała ogromny efekt psychologiczny. Za nią podążyła piechota. W obozie szybko zapanował chaos. Ludzie uciekali w popłochu. Byli tratowani przez konie. Płonęły namioty, a żołnierzy RNK opanował bitewny szał. Strzelali bez refleksji. Większość wojowników w Hanów znajdowała się w terenie, lecz ci, którzy pozostali na miejscu, podjęli nierówną walkę, by dać czas na ucieczkę reszcie plemienia. Kobiety, dzieci oraz starcy ruszyli przełęczą Coyote Tail, a za nimi podążali ranni. Pierwszy zwiadowczy otworzył ogień, jednak po czasie snajperzy zorientowali się, że osoby, do których strzelają, ani trochę nie przypominają hordy barbarzyńskich wojowników. Za pomocą radia zgłosili to dowództwu, jednak jego rozkaz brzmiał strzelać do wyczerpania amunicji. Gdy kierująca akcją major zdała sobie sprawę, że jej żołnierze naprawdę strzelają do kobiet i dzieci, załamała się. Przestała reagować na jakiekolwiek bodźce, próby kontaktu. Jej zastępca, kapitan Darty, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Nakazał pierwszemu zwiadowczemu wstrzymać ogień. Rozkaz dotarł także do żołnierzy w obozie, którzy w końcu zaprzestali walki. Medycy Erenka natychmiast ruszyli hanom z pomocą. Zmarłych pochowano. Liczba zabitych oraz rannych po stronie plemienia była ogromna. Straty republiki nieznaczne. Ocalałym Wielkim Hanom kalifornijskie władze wojskowe zagwarantowały nietykalność i pozwoliły na osiedlenie się w kanionie Red Rock, pod warunkiem, że zaprzestaną dalszych ataków. W Bitter Springs ustanowiono obóz dla uchodźców uciekających ze wschodu przed wojną z legionem. Giles zdegradowano do stopnia kapitana, a w ramach dodatkowej kary powierzono nadzór nad koczowiskiem. Miejsce to miało jej przypominać o tym, co zrobiła, tyle że jej rola w masakrze to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Dartiego za postawę awansowano na majora. Ostatecznie stanowisko dowództwa brzmiało, że zawiodł wywiad oraz komunikacja. Jednak warto zaznaczyć, że z drugiej strony cała akcja z założenia miała rozwiązać kwestię Hanów. Być może sztab celowo dezinformował uczestników operacji, by zrealizować swój cel. Gdyby żołnierze wiedzieli, że będą strzelać do cywilów, mogliby odmówić wykonania rozkazu. Tak zorientowali się po fakcie. Reakcja Giles świadczy o tym, że naprawdę o tym nie wiedziała albo przestraszyła się konsekwencji. Jaka jest prawda, pewnie nigdy się nie dowiemy. Mimo, że wojsko próbowało zamieść sprawę pod dywan, wieści o masakrze szybko rozniosły się po pustkowiach. Opinia publiczna w Nowej Kalifornii była bezlitosna. Żołnierze Renka w niezależnych osadach byli witani jak mordercy. Wydarzenie to zszargało reputację całego państwa. Spowodowało trwałą traumę u jej uczestników po obu stronach. Zarówno żołnierze, jak i Hanowie cierpieli na zespół stresu pourazowego. Niektórzy, tak jak Chems, już nigdy się nie podnieśli. Wielu członków pierwszego zwiadowczego z tego powodu zrezygnowało ze służby, próbując ułożyć sobie normalne życie, co w ich przypadku było bardzo trudne. Mimo, że władze Republiki oficjalnie posypały głowę popiołem, masakra wzmocniła antagonizmy między frakcjami. Nikt w RNK tak naprawdę nie ufał Hanom. Wielokrotnie w swej historii udowadniali, że nie można im ufać. Ci natomiast czuli się upokorzeni i tylko czekali na okazję do zemsty. Najpierw jednak musieli odbudować swoje siły. Niektórzy nie zamierzali czekać i zabrali się za to od razu Między innymi Oscar Velasco, który samotnie polował na żołnierzy w obozie Bitter Springs. Do czasu akcji gry z jego ręki zginęło trzech, a także ośmiu uchodźców. Co ciekawe, nieliczni Hanowie cieszyli się z interwencji RNK. Późniejszy sierżant Bitterroot dorastał pośród plemienia. Jednak trudne wychowanie, jakie otrzymał od rodziców, sprawiło, że nienawidził swojego życia. Ojciec był alkoholikiem i sadystą, w ramach zabawy zabierał go na pustkowia i uczył strzelać do cywili i żołnierzy. Matka przez większość była uważana za bezużyteczną. Jej jedyną zaletą było to, że, jak to mawiał jego protoplasta, była dupą nie z tej ziemi. Kobieta kilkukrotnie próbowała go sprzedać w niewolę, by zdobyć działka od lotu. Hanowie za bardzo nie przejęli się tym, że został sierotą, dlatego przygarnął go Darty. Zapewne takich przypadków mogło być więcej, jednak nie przesadzałbym ze skalą zjawiska. Bitterroot to wyjątek. Zdaniem mężczyzny, jego lud wielokrotnie celowo prowokował RNK. Wielcy Hanowie nie słynęli z wiedzy medycznej. Pomoc okazana przez wojskowych sanitariuszy była symboliczna, dlatego też uczniowie apokalipsy zaoferowali swoje wsparcie i przybyli do Red Rock przez co zostali ogłoszeni przez władze republiki wywrotowcami i wrogami państwa dalej prowadzili swoją działalność jednak utracili najważniejsze stanowiska niestety hanowie wykorzystali ich nauki do produkcji narkotyków przez co współpraca została zakończona także drodzy widzowie mimo że to fikcyjna historia to jednak bardziej skomplikowana niż by się mogło wydawać niejednoznaczna moralnie próżno tutaj szukać tych dobrych i tych złych ponieważ każda ze stron tak naprawdę ma coś na sumieniu to niekończący się cykl nienawiści, który nawet jeśli przerwiemy, to koniec końców uprzedzenia i tak wezmą górę. Jeśli wielcy Hanowie pomogą Republice podczas drugiej bitwy o zaporę Hoovera, zamiast obiecanej amnestii zostają zmuszeni do przesiedlenia się do odizolowanych jełowych rezerwatów na północy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!